Jeszcze jeden wiersz, który pytał pan, skąd czerpię inspirację. Polonistów hity i kompleksy. Mojej metodyczce go dedykowałam. Jak zardzewiały gwóźdź w sztachecie, tkwi boleśnie w pamięci niezagrany ze strachu epizod. Na lekcji wesela jest takie miejsce na dźwięki skrzypiec, ale jak smykiem, gdy gardło wstydem ściśnięte, a dłoń nim drżąca, ze strun muzykę wydobyć. Zazdrość przybojaźliwych. Graj wesele, do odważnych należą. No. Myślę, że takim dobrym wierszem u pani jest wiersz o Marianie Bocze. To naprawdę dobry wiersz. Uciekam, bo niestety spieszę się. Dobranoc. Zawsze trzeba plotki uskuteczniać. A ja mogę się o coś zapytać? Tak, proszę. Ale to proszę mi wybaczyć, jeśli to czyta się jako jakiś pewien przytych czy coś, bo tu wypowiadałaś się a propos właśnie pana, do pana Sorkowskiego i powiedziałaś coś takiego, że cytuję, strasznie lubię tą poetkę. Ja jestem grafoman, ja mam wykształcenie średnie, dlatego ciebie z tytułami pytam. Słyszałem kiedyś od profesorów tam Miotków, Galczyków i innych, że się nie mówi strasznie lubiła, tylko bardzo lubiła. Ale nie to wiem, strasznie, czy to już weszło, czy to już przepraszam, weszło, czy nie weszło. Przepraszam, to słów jest, mogę w słowo wejść? No, proszę, proszę. Oksymoron. Aha, to muszę dosłownie zadać. No. No nie, bo pytam, bo mówię, słyszałem od tych takich mądrych. Każdy tam na górze to opowiada takie rzeczy, a to słyszę od któregoś tam, czy dziennikarza, czy tego, strasznie cię lubię. No to w sumie jest to fajne. Jest oksymoron, który funkcjonuje w języku potocznym. Kolokwializm, tak. Okay. Dzięki za to. No przecież nie możemy ciągle występować ex cathedra, a poza tym poezja... No właśnie, ale wiesz, dlaczego pytam? No bo ciągle nie możemy ex cathedra, jak powiedziałaś, ale jak mówiłaś wcześniej, to mówiłaś, że ja mam to, tamto i wspomniałaś jeszcze coś wcześniej, że są tacy poeci, którzy napiszą dwa wiersze i oni już się uważają za poetów. A potem powiedziałaś coś takiego, że ty nie krytykujesz ludzi, bo ktoś może napisać dobre wiersze. Trzeba słuchać siebie też, prawda? Oj, ale ty mi za... Nie, ty nie rozumiesz... No nie, no ja właśnie rozumiem, właśnie słucham, dlatego pytam. To znaczy, ja słucham, bo ja czy jestem aż tak dobra, że trzeba mnie aż tak atakować? Dziękuję no tak, bardzo. Tak, dokładnie tak jest. Bo teraz musisz się pilnować. Bo taki jakiś grafoman, czy coś średni, może cię szpileczkę wrzucić, rozumiesz? I nie gniewaj się. Ja od 31 lat słucham ludzi, bo ich masuję, rehabilituję i tak dalej. I tam są profesorowie, robotnicy i tak dalej, z nimi rozmawiam. I dlatego ta wiedza gdzieś tam dociera, wiesz. I zawsze przychodzę, żeby się czegoś nauczyć. Dlatego zapytałem. Teraz już wiem, że mogę powiedzieć do kogoś strasznie cię lubię. Możesz. No fantastycznie, o to mi chodziło. Możesz. I wiesz, że to jest oksymoron. No to jeszcze powiem do niego, słuchaj. I wiesz, że to jest z języka potocznego. No fajnie, nie? Ale ja naprawdę mam, bo mój głos jest może nie taki, wiesz, że to odbierasz, że jestem natarczywy, agresywny. Nie, ja po prostu taką mam inspirację. Wewnętrzną w sobie. Nie, ja czuję, że ty mnie strasznie lubisz. Ja, ten, no dokładnie. A kto pierwszy powiedział, cię pochwalił za odlot? No. Nikt tu siedział, wszyscy milczeli. Ja słucham, bo ja słucham, Cię, naprawdę. Niektóry... W ramach tej sympatii proponuję teraz taki ten, żebyście z Olem tam... Naszej, no ja czekam na, ten, na te dwa wiersze, które są w głowie z 2000. Dokładnie, z 2000. Bardzo około. Proszę. Tylko mam tylko dwa w głowie. Proszę, jeszcze jeden fotel jest, będzie mi miło. Wiersze. To są grafomańskie wiersze, naprawdę. U mnie zawsze podmiotem lirycznym jestem ja. Znaczy jest podmiot liryczny po prostu, jeden, w jednej pierwszej osobie. Nie ma żadnych tam wycieczek i tak dalej. To znaczy na te 100%, to 10% jest tam jakieś takie. Potrafię takie abstrakcje opisać, ale to mnie nudzi, ja życie opisuję po prostu.
ból, rozpacz i tak dalej, i tak dalej. A radość? A, nie, radość też, ale bo można pisać sobie tak wysublimowanie i poświęcę tydzień czasu, przysiądę na dupie, wezmę sobie encyklopedię i stworzę takie rzeczy, że wszyscy będą powiedzą, o kurde. Super. Ze słownikami będą siedzieć i będą, aha, to co to znaczy expose, albo coś, no. Zresztą sięgnij sobie.